Ty swoją pracę zawodową rozpoczęłaś jako bardzo mała dziewczynka. Jakie prawa pracy były łamane na planie, kiedy ty na nim byłaś? Wszystkie. Czyli mogłabyś to rozwinąć? Wszystkie, czyli jakie? To, że teraz tak jak wiem, że na przykład dziecko może pracować, nie wiem, 6 godzin musi być na planie i to nie ma znaczenia, czy wejdzie ci na plan, czy nie. U mnie czegoś tak nie było. Przyjeżdżało się na 4 rano, kończyło się o 3, więc praktycznie całą dobę mogłam siedzieć. Ileś tych scen do zagrania. Zawsze był jakiś dubler, w razie czego, mówimy o takich małych dzieciach. Co tam jeszcze? Pomoc w sensie na planie, musi być opiekun bądź jeszcze zapewniona osoba z produkcji do opieki nad dzieckiem. A u ciebie było czy nie było? Nie, nie było takich osób, a tak naprawdę powinno być. I to jakby podpisujesz w umowie, że to jest, że produkcja ci zapewnia, a koniec końców tego nie ma. Dobra, czyli ogólnie dość tak dziko było za dziko, twoich czasów. To były, słuchaj, lata 90. Moja mama w ogóle cieszyła się, że taką szansę dostajemy. Ja byłam w 7 niebie i choćby mi tam kazali, wiesz, stać od rana do wieczora, byłam taka szczęśliwa, żebym stała, czy był mróz, czy nie mróz. No to wszystko się robiło. No. A takie najgorsze warunki, w których wtedy byłaś? Na przykład kręciliśmy kiedyś taką reklamę nad morzem, zima, słuchaj, była okropna, a trzeba było grać lato i biegać w kostiumie. No i co, no, żgile miałam zestygnięte, wiesz, nosić zimna, wszyscy poubierani na planie w kaptury, kurtki puchowe, a ja biegałam. Więc no dopóki, wiesz, moja mama mówiła, że ja chcę, no to tak się działo. A wy trochę byłyście takie trochę spoza branży, nie? Czy twoim zdaniem no też trochę was na kasę robili? Że zaniżali trochę stawki, bo nie wiedziałyście, co z czym się je? Jak ty to oceniasz z perspektywy czasu, albo jak podejrzewasz, jak to mogło wyglądać? Wiesz co, ciężko mi mówić od czasu, jak byłam mała, jak to wyglądało. Na pewno tutaj, wiesz, moja mama jakby gdzieś o to dbała. Na pewno nie miałyśmy takiej świadomości i zawsze było tak, że gdzieś, no, dzieci, aktorów czy cokolwiek były gdzieś tam, wiesz, bardziej, lepiej traktowane na jakichś samych castingach, a to gdzie takie dziecko w ogóle z jakiejś biednej rodziny przyszło z mamą i tak dalej. Później dopiero sobie wypracowałyśmy ten jakby jakiś taki sukces, że już wiele rzeczy zrobiłam i byliśmy inaczej trochę traktowani, bardziej poważnie, ale to te początki były bardzo trudne. Czyli to wyglądało tak, że na przykład jak szłam na casting do jakiegoś serialu, to dzieci z tego grona aktorów bądź środowiska takiego bardziej prestiżowego dostawały na przykład teksty wcześniej, były przygotowane, wiedziały, że na przykład reżyser z nimi pracował, a nam dawali tak kartkę, wiesz, na korytarzu, siedziałam na podłodze, mama tam uczyła się ze mną tekstu, no ale koniec końców wychodziło tak, że gdzieś tam mi się udawało, wygrywałam i mimo utrudnienia, powiedzmy, albo nie do końca łatwiejszej drogi, to i tak się udawało, więc taki plus.